Mamy już drugą edycję Trenuj z Wojskiem w ferie. Przygotowaliśmy kilka punktów, między innymi strzelanie, podstawy survivalu. Pojawiły się punkty, na których można nauczyć się pierwszej pomocy, także nauczyć się technik samoobrony. Chyba najbardziej ciekawym punktem jest rzut granatem, błysk dym. Jest to oczywiście punkt dla najbardziej odważnych. I w zasadzie mamy oczywiście punkt, w którym możemy się posilić, zjeść grochówkę i oczywiście prawdziwy wojskowy chleb. Ze względu na to, że gro ludzi nie miało nigdy do czynienia z granatem, bardzo ważne są czynności, zapoznać się z czynnościami, jak je wykonać, żeby nie stała się nikomu krzywda. W jaki sposób się odbezpieczyć, w jaki sposób rzucić tym granatem, jak się ukryć i ogólnie omówić zasady działania granatów. Jeżeli chodzi o wrażenia dźwiękowe, no to nie ukrywam, że fajne wrażenie dźwiękowe było to właśnie ten rzut granatem. Instruktor jest na piątkę, więc nawet z takimi paznokciami tak dałam radę odbezpieczyć i rzucić, aczkolwiek nie ukrywam, że myślałam, że poleci to gdzieś dalej niż tylko te 25 metrów. W ciągu tych 30 minut staraliśmy się pokazać kilka technik, głównie obrony przeciwko uderzeniom i jedna technika obrona przeciwko uchwytowi. Dla kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia ze sztukami walki, sprawia to ogromną trudność. Koordynacja ruchowa jest na niskim poziomie, więc pewne proste z punktu widzenia rzeczy kogoś, kto ćwiczy już ileś lat, no dla ludzi, którzy zaczynają tę przygodę, stwarzają dużo, dużo trudności. Było bardzo fajnie. Uważam, że każdy z nas powinien spróbować czegoś takiego, bo no, żyjemy w dosyć dynamicznych czasach i warto mieć taką wiedzę, bo nie wiadomo po prostu, kiedy się ona może przydać. Przyszedłem tutaj, żeby się po prostu nauczyć, jak się właśnie podstawowych technik samoobrony, jak radzić sobie w sytuacji właśnie jakiegoś skażenia biologicznego. Chciałem się ogólnie dowiedzieć czegoś o tym, jak to jest w wojsku, bo no, chciałem kiedyś przystąpić do wojska. Uczestnicy tego treningu w ramach ferii, organizowanych właśnie przez 10. Brygadę Logistyczną, mają okazję dowiedzieć się wielu interesujących informacji oprócz treningów. Mają okazję również poznać, w jaki sposób wojsko działa na misjach. Wszystkim tutaj zebranym, którzy przychodzą dowiedzieć się, opowiadam o tym, jak szkolimy się pół roku wcześniej przed wyjazdem na misję. Przedstawiam im pokrótce wyposażenie osobiste żołnierza, który wyjeżdża na misję poza granicę państwa oraz co można zobaczyć na misjach, jak działać, przekazać im doświadczenie moje. Ja byłem jedynie na 6 misjach poza granicami państwa, także szereg pytań jest takich już bardziej szczegółowych, czy jeszcze mam to, czy mam to, a jak się używa poszczególnych rzeczy. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak w pierwszej, jak i w drugiej edycji mamy prawie 150 osób. Tak naprawdę przestrzał wiekowy jest bardzo duży. Pojawiają się osoby, które mają kilkanaście lat, oczywiście za zgodą rodzica, aż do osób, które są nieco starsze. Przychodzą często z wnuczętami, więc to zainteresowanie w gronie oczywiście środowiska cywilnego jest ogromne, ale pojawiają się też osoby, które już z wojskiem miały coś wspólnego.